urządzają obławy w całym mieście. Po wczorajszych wydarzeniach zrobiło się nerwowo. Ale będzie dobrze. Już prawie jesteśmy. Trochę dziwne, że w momencie, gdy opinia publiczna nas wspiera, mimo wszystko chcą z nami walczyć. Obecnie wszystkie androidy przekazywane są władzom, a kraj dosłownie zamarł. Zamykane są szpitale i szkoły. Przewidywane są także przerwy w dostawie wody, prądu i usług internetowych. Co gorsza, nasze siły zbrojne skurczyły się o 2/3. Może przełączę na jakąś muzykę. Playlista z windy, jak rozumiem. No nie ukrywam, że chętnie dłuższą podróż takim autem bym się wybrał. Nawet jako kierowca. Trochę dalej w tę stronę trafisz na wielki frachtowiec, Jericho. Gdy wejdziesz na pokład, znajdź Markusa, pomoże wam. Ostatni autobus do granicy odjeżdża o północy. Musicie na niego zdążyć. Po drugiej stronie będzie bezpieczniej. To niedużo, ale zawsze coś. Mój brat mieszka w Ontario, dałam ci jego adres. Ukryję was, dopóki nie będzie spokojniej. Ale jesteś bardzo odważną dziewczynką. Zasługujesz na szczęście. Dziękuję ci za wszystko, Rose. Dajcie znać, jak dotrzecie na miejsce, dobrze? Uważajcie na siebie. Opiekuj się nimi. Chodźcie, dziewczyny. Musimy się zbierać. Autobus nam ucieknie. Ale dobrze, że też jej gra ludzi nie przedstawia jedynie w takich negatywnych barwach i są osoby, które skłonne są pomóc. Jericho zdecydowanie w tamtą stronę. O, czyżby wszystkie ścieżki prowadziły do spotkania tutaj? Nie rozumiem tylko dlaczego bez Henka, ale być może nie chcę go narażać. Zlokalizuj. Znajdźmy ciepłe miejsce dla Alice. Urządzają obławy w całym mieście. Wzdłuż całej Woodward Avenue widzą androidy. Wlazł na androidów, a potem zjawiły się gliny i otworzyły ogień. Tak, wiem, że to maszyny, ale wyglądają jak ludzie pragnący wolności. W obliczu problemów z androidami i ich eliminacji z szeregów armii, wojska USA stacjonujące w Arktyce musiały się wycofać, zostawiając wolną rękę armii rosyjskiej.
Jednak według kilku źródeł, z niewyjaśnionych przyczyn Rosjanie również zostali zmuszeni do odwrotu. Być może nie tylko w Ameryce problemy. Kreml nie komentuje na razie tej sprawy, ale można podejrzewać, że w armii rosyjskiej także pojawiły się problemy z wojskowymi androidami. Sekretarz generalny ONZ... Jak się czujesz? Jest mi naraz gorąco i zimno. Zostań z nią. Spróbuję znaleźć Markusa. Autobus jest za 2 godziny, a terminal jest po drugiej stronie miasta. Nie mamy już czasu. Najpierw musimy zdobyć paszporty. Kara, muszę ci o czymś powiedzieć. Chodzi o Alice. Dokończymy rozmowę w autobusie. Zaraz wracam. Zostań z Alice. Zwracaj na siebie uwagi. Z czego nie w tym stroju? Coś tam się kryje. Może warto byłoby się przyjrzeć Alice. Coś miało miejsce tutaj. Wewnątrz. Zastanawia mnie. Jakby mogło się zakończyć, tak? Podejście. Chociaż miałbym obawy, że Luther mógł się nami zainteresować. Tak, wiem, że to maszyny, ale wyglądają jak ludzie. Ludzie pragnący wolności. W obliczu problemów z androidami i ich eliminacji z szeregów armii, wojska USA stacjonujące w Arktyce musiały się wycofać, zostawiając wolną rękę armii rosyjskiej. Nie wygląda najlepiej. Jednak według kilku źródeł, z niewyjaśnionych przyczyn Rosjanie również zostali zmuszeni do odwrotu. Kreml nie komentuje na razie tej sprawy, ale można podejrzewać. Zgubiłeś się. Szukasz czegoś. Szukasz siebie samego. Agresja, której dziś doświadczyliśmy, stanowi ostateczny dowód na to, że te wadliwe maszyny stały się prawdziwym zagrożeniem dla naszego społeczeństwa. Jesteś Markus? Jestem z dziewczynką i androidem. Za 2 godziny jest autobus do Kanady, a my nie mamy paszportów. Detroit jest zablokowane. Wszędzie pełno żołnierzy. Wyłapują androidy i wysyłają je do obozów. Może lepiej zostańcie tutaj. Może masz rację. Tu będzie bezpieczniej, póki się nie uspokoi. Jeden z naszych pracował w Departamencie Stanu. Ma elektroniczne paszporty, które łatwo przerabiać. Poproszę, żeby je wam dał. Dziękuję. Mówisz, że jesteś z dziewczynką, tak? Wiesz, że ludzie nas nienawidzą. Dlaczego ją chronisz?
bo tak trzeba. Wspieramy się. To naprawdę proste. Androidy nie robią nic złego. A kliniarze strzelali do nich cały czas. Jak to kaczek? Na placu było pełno androidów, a potem zjawiły się kliniarze. Widać, są też osoby, które popierają stronę androidów. Córeczką, której pragnęłaś, a ty dla niej matką, której nie miała. Zapomnieć, kim się jest, żeby stać się tym, kogo ktoś potrzebuje. Może właśnie na tym polega bycie żywym. Że chodziła taka myśl po głowie po tym, co się wydarzyło wcześniej, ale to wydawało się zbyt dziwne. Kończy nam się Tyrion i biokomponenty. Tracimy rannych i nie możemy z tym nic zrobić. Prezydent Warren mówi, że zagrażamy bezpieczeństwu państwa i trzeba nas zlikwidować. We wszystkich dużych miastach trwają obławy na androidy. Wysyłają je do centrów zwrotów. To katastrofa. Oni mordują naszych braci. To nasza wina. Nie stałoby się tak, gdybyśmy siedzieli cicho. Pokazaliśmy im tylko, kim jesteśmy. Nie chcę wojny, ale już wolę zginąć, niż żyć w niewoli. Na co komu wolność, jeśli wszyscy zginą? Może trochę mnie zaślepiał mój gniew. Ale wszystko to robiłem dla naszych braci. Nie zapominajmy, kto jest naszym wrogiem. Nie walczmy między sobą. Ma rację. Teraz ważne jest to, co zrobimy dalej. Markus? Rozmowa to jedyne wyjście. Pójdę do nich sam.
Spróbuję ich jakoś przekonać. Nie rób tego, Markus. Zabiją cię. Może. Ale muszę spróbować. Jeśli nie wrócę, zaszyjcie się gdzieś na dłużej. Wróć do nas. Muszę zrozumieć, jak bardzo nas krzywdzą. Znajdź dobre słowa, a posłuchają. Od tysięcy lat mordują się nawzajem z powodu koloru skóry albo któregoś ze swoich bogów. Nie zmienią się. Przemoc mają po prostu w genach. Nie zdołają nas już powstrzymać. Odkąd tu jesteś, dajesz nam nadzieję. Mnie też ją dałeś. Jakiś czas temu w Jerychu zjawił się defekt, który ukradł ciężarówkę pełną radioaktywnego kobaltu. Powiedział, że zaparkował ją gdzieś w Detroit i obłożył ładunkami. Udało mi się go przekonać, żeby oddał detonator. Brudna bomba. Nie możemy przegrać tej wojny. Jeśli ludzie ją wygrają, czeka nas ostateczna zagłada. To może być nasza jedyna szansa na przetrwanie. Zatrzymaj odmów. Nie możemy stać się tacy jak oni. Odzyskamy wolność, zobaczysz. Mam taką nadzieję. Nie wiem, co będzie jutro. Ale cieszę się, że cię poznałam. Pójdę poszukać reszty. Uważaj na siebie. Nie chcę cię stracić. Spisałeś się, Connor. Udało ci się odnaleźć Jerycho i jego przywódcę. Zajmij się Markusem. Tylko niech nie zginie. Mam rozkaz wziąć cię żywcem. Ale zastrzelę cię bez wahania, jeśli nie dasz mi wyboru. Co ty wyprawiasz? Jesteś jednym z nas. Nie możesz zdradzić swoich braci. Nie każ mi cię neutralizować. Jesteś Connor, prawda? Słynny łowca defektów. No, moje gratulacje. Chyba znalazłeś to, czego szukałeś. Jesteś dla nich nikim. Narzędziem, które odwala za nich brudną robotę. To banda ślepców. Jesteś kimś dużo więcej.
nie miałeś żadnych wątpliwości. Nie postąpiłeś irracjonalnie? Jakby było w tobie coś więcej? Coś więcej niż program. Nie zastanawiałeś się, kim naprawdę jesteś? Czy jesteś maszyną wykonującą swój program, czy żywą istotą, racjonalnym bytem? Chyba już najwyższy czas, żebyś zadał sobie to pytanie. Czas zdecydować. Zaatakują Jerycho. Co? Musimy się wynosić! Szlak. Co się dzieje, Kara? Szybko, musimy stąd uciekać! Najgorzej, że go chyba zgubiłem. Nie, dobrze. Wyprzedziliśmy go. Do środka, szybko! Ale... jak i w którym momencie? Luther! Walą z każdej strony! Nasi utknęli w ładowni, wymordują ich tam! Na drugim i trzecim pokładzie są wyjścia. Znajdźcie je i wskoczcie do rzeki. Gdzie Simon i Josh? Nie wiem, rozdzieliliśmy się. Włażą też przez górny pokład. Zaraz wpadniemy w potrzask. Uciekajmy stąd, Markus. Nic już nie poradzimy. Czy mamy jakikolwiek inny wybór? Cóż się stanie, jak nic nie wybierzemy? Musimy wysadzić Jerycho. Jeśli zacznie tonąć, ewakuują się, a nasi uciekną. Nie damy rady! Ładunki wybuchowe są w ładowni, a tutaj aż się roi od żołnierzy. Ona ma rację. To zbyt niebezpieczne, Markus. Biegnij, pomóż innym. Dołączę do ciebie. Markus! To zajmie chwilę. Już za późno, Kara!
Ratujcie się! Ocalaliśmy! Nie! Nie zostawimy cię tutaj! Prawda, Kara? Nie zostawimy go! Co ty robisz? Nie zostawię cię! Kara! Nie! Ani kroku! Niepotrzebnie to zrobiłaś. Nie możesz narażać Alice. Idźcie już, zanim tu wrócą. A co z tobą? Jak poradzisz sobie sam? Dam radę. Najważniejsza jest Alice. Nie chcę cię opuszczać, Luther. Nie martw się. Spotkamy się przy granicy, okej? Idźcie, uważajcie na siebie. Mam nadzieję, że nie udają. My mamy dotrzeć w ogóle? Znajdź inną drogę. Ta wydawała się dość obiecująca. A nie bardzo. Przepraszam za te quick time eventy, ale nie da się, tak? Na pewno nie tędy. Gamma bez odbioru. Dragon! Skocz. Spinaj się. Skocz! Możemy zrobić. Czy w jakiś sposób można ich... Myślę, że może będziemy mogli zeskoczyć i... Niestety. Znajdź Nord. Dołączę do was. Jest wyjście! Udało się, Alice. Stop. Udawaj, biegnij, poddaj się. Wpadnij! Nie zrobiłem.
Szybko! Wychodzimy stąd! Szybko, musimy iść. Zaraz wybuchnie. Musimy spadać. Już za późno, Markus. Nie pomożemy jej. Musimy uciekać. Lepiej zginąć. Było blisko. Zdetonowali coś na dole w ładowni. Ten statek tonie. Każ im się ewakuować. Do wszystkich jednostek! Opuścić statek i natychmiast się ewakuować! To nie koniec, Markus. Było blisko, szczególnie na koniec. Przyznam, że nie dawałem już rady, tak? To gdzieś te wszystkie emocje, skupić się na tych ruchach tak szybko i... Markus uciekł ze swoimi braćmi. Jak rozumiem, tutaj całkiem udana, zresztą zobaczmy statystyki globalne, tak? W większości udało się uciec. Zabij żołnierzy. No tak, rozumiem, że gdzieś w którymś momencie mogliśmy ich przegrać tę walkę, czy być może obrać inną ścieżkę. Zdecyduję ocalić się Norf. 20% osób uciekło. Ale zastanawia mnie, czy możemy podejrzeć... A, już widzę. No bo co prawda, jeżeli chodzi o samą ścieżkę Markusa, chciałbym zobaczyć kwestię z detonatorem. Nie do końca wiem, czy dobrze zrozumiałem, tak? Czy że wzięlibyśmy detonator, wiązałoby się to z jego użyciem. Trochę mam obawy, czy jeżeli detonator pozostał w rękach Norf, która ma takie podejście, jakie ma, to już są dalsze rzeczy. Czy ona nie zdecyduje się uruchomić brudnej bomby, ale mam nadzieję, że nie. Markus na korytarzu. To gdzieś tu wszystko... A, no w ogóle przeskoczyło dużo dalej, tak? Narada z Simonem, o właśnie, porozmawiaj z Norf, pocałuj. Nie, czyli sama brudna bomba nie miała żadnego znaczenia w historii. Moglibyśmy wziąć detonator, ale tak przynajmniej to wygląda.
Mamy co tu oglądać. R1, tak, musiałbym poćwiczyć R1, R2, żeby tutaj tego nie pomylić. No i przede wszystkim tu, co się wydarzyło, tak? Zbadaj Jerycho. Zauważ Ruperta. Alice. Ładunki. Trochę rzeczy było do znalezienia. Zostań defektem, tak? Tu był bardzo ważny wybór, który zresztą kształtował naszą dalszą drogę. Mogliśmy prawdopodobnie pokonać Markusa i w ten sposób spełnić cel Cyberlife. Ostrzeż Markusa, Jerycho jest atakowane, tak? Tego nie mogliśmy ominąć. Chociaż tutaj tych ścieżek, to mnie zastanawia, w jaki sposób mogło przebiegać podczas ataku. Tu cały środek mieliśmy. Nie mam pojęcia, jak, ale ostatecznie i tak by dążyło to do podobnego celu. Connor dołącza do reszty, pomóż Markusowi, skacze, ocal. Mógłby prawdopodobnie zginąć podczas tej ostatniej fazy. Tak, tutaj chyba zaczyna widać, pomóż Markusowi, tak? Jeżeli by to nam się nie udało, te ostatnie quick time eventy, to widzielibyśmy tę dolną ścieżkę. Jest jeszcze jakaś górna. Pojęcia nie mam, czy lepsza, czy nie. Ale ostatecznie uciekł z mieszkańcami, więc myślę, że to jest dobre. Rodzina Alice. Podróż do Jerycha z Alice i Lutherem. Tak, dostań się do Jerycha. Tu mam lekkie obawy jeszcze co do samego Lutera. Chciałbym zobaczyć, czy to mogłoby wyglądać inaczej, ale staraliśmy się. Na rozdrożu. Luther zostaje zastrzelony, czy też postrzelony, ale jeżeli uciekaliśmy z Lutherem, to nie mieliśmy chyba innej opcji. Tak, przez chwilę nawet odblokowaliśmy niewłaściwy kierunek. Na szczęście w ostatnim momencie się odwróciliśmy, ponieważ to tu nasza ścieżka mogła się zakończyć. Tak, te chwile zwątpienia. Ale Luther. Czy mogliśmy na dół bez Luthera? Widać, tutaj nie było też innej opcji, żeby przez to przejść. Tak, Luther zostaje, ale mam nadzieję, że to będzie taka sama sytuacja jak Simony, gdzie też teoretycznie gra nam daje informację, że został zastrzelony. Zresztą oni między sobą rozmawiali. No właśnie, biegnij, pomóż Lutherowi. Takie może też nie do końca fortunne tłumaczenie. Zabierz Luthera w bezpieczne miejsce. Zostaw Luthera w ukryciu. Otóż to, mogliśmy go nie zabrać. Prawdopodobnie tutaj też ścieżka by się kończyła, więc wszystko, co mogliśmy zrobić, zrobiliśmy. Kara uciekła i to jest chyba dla nas najważniejsza informacja. Tutaj też tych ścieżek mogło być naprawdę mnóstwo, tak? Gdzieś dwie końcowe. Przeżyła Alice, przeżyła Kara. Prawdopodobnie tak to wyglądało, chociaż przy naszym podejściu na niedźwiedzia, tak? Udało się uciec. Myślę, że mimo wszystko, tak, jeszcze zobaczmy podsumowanie tych głównych statystyk. Opinia publiczna, wsparcie, rodzina. Mimo wszystko jest chyba dobrze. Jedyne, gdzie zawiedliśmy jako Connor, to w przypadku Amandy. Zdrada. Ale tutaj też pozostawał wybór, zdradzić czy nie. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej.